Szanowni Państwo, jestem Polką, która w roku 2008 uprowadziła swojego syna, która musiała uprowadzić swojego syna z Niemiec, żeby znowu być rodzicem, żeby znowu być matką po 3 latach żadnego kontaktu z dzieckiem. Byłam 5 miesięcy w Polsce, ukrywałam się i potem zawarłam umowę z moim byłym mężem i z jego żoną. I wróciłam do Niemiec. Wszystko się zmieniło. Mogłam mieć kontakt ze swoim dzieckiem, mogłam z nim telefonować, mogłam jechać na wakacje do Polski. Moje dziecko mogło się uczyć polskiego. Tak jest do dzisiaj. Ale niestety spotkałam się z aktem zemsty ze strony niemieckiego państwa, które nie akceptuje tego, że rodzice pogodzili się, w imię dobra swojego dziecka. Państwo niemieckie mnie prześladuje. Wyznaczono mi rozprawę karną. W pierwszym procesie zostałam skazana na 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 10 tysięcy euro kary pieniężnej. Złożyłam odwołanie od tej rozprawy, ponieważ nie mogę zaakceptować tego strasznie niesprawiedliwego wyroku, gdzie rodzice pogodzili się, a państwo niemieckie mnie prześladuje. Zwracam się do wszystkich polityków, do wszystkich dziennikarzy, mediów, dyplomatów i do zwykłych ludzi z całego świata, ze wszystkich krajów, zwłaszcza z całej Unii Europejskiej i zapraszam Państwa na moją rozprawę, która odbędzie się 30 listopada 2010 roku w Landgericht w Düsseldorfie, to jest Sąd Krajowy w Düsseldorfie. Serdecznie proszę o przybycie.